Uchwała Rady Gminy Międzyszedł Podlaski z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Międzyszedł Podlaski z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję panie wójcie za wkład pracy pana i pana pracowników na rzecz dobra wspólnego i mieszkańców. Dzisiaj jest dzień symboliczny, bo nie tylko uczniowie otrzymali cenzurki, ale również wójt gminy Międzyrzec Podlaski i wszyscy jego pracownicy oraz radni gminy Międzyrzec Podlaski. Dziękuję za udzielone absolutorium i dziękuję za udzielone wotum zaufania, bo to oznacza, że tą wizję, którą wspólnie kreujemy, rozwoju gminy, gminnych inwestycji, kierunków rozwojowych, jest wspólna i przemyślana. Dziękuję Radzie Gminy za mądrość wyboru ścieżek, którymi podążamy, i wyboru też kierunków rozwoju, bo to, o czym pan przewodniczący Komisji Budżetowej wspomniał, nie byłoby możliwe, gdyby nie przezorność radnych gminy Międzyrzec Podlaski, którzy wbrew nawet niektórym opiniom mieszkańców, głosów płynących z zewnątrz, zaufali wójtowi, że możemy zmodernizować nasze stacje ujęcia wody tak, aby woda płynęła dobra, dobrej jakości i bezpieczna dla naszych mieszkańców. Sądzę, że przyjdzie taki czas po pandemii, że również państwa sołtysów zabierzemy na nowo zmodernizowane stacje ujęcia wody, aby mogli zobaczyć, jak te stacje wyglądają po modernizacji i jakie mają możliwości. Pan przewodniczący wspomniał tutaj o upałach, rozbiorach wody i tak dalej. Tak, mamy rekordowe rozbiory wody. Nasze stacje pracują na ponad 60% swojej wydajności, nie 100. Jedynie, co nas może ograniczać, to tylko i wyłącznie przepustowość. Ale przecież realizujemy nowe kierunki w następnej perspektywie, pochylając się nad wymianą, rozbudową sieci wodociągowej na terenie naszej gminy. Po to dzisiaj realizujemy projekt monitoringu sieci, punktów pomiarowych na sieci, abyśmy mogli sprawnie zarządzać tym. A kolejnym krokiem będą następne inwestycje w kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków, tak abyśmy tworzyli gminę proekologiczną i przyjazną naszych mieszkańców. W tym budżecie i budżetach następnych nie zapominamy o mieszkańcach w sposób taki indywidualny. Świadczą o tym wymianę źródeł ciepła w domu. Kilka projektów zrealizowanych. W tym roku będziemy realizować dwa. Takie w sumie w przeciągu kilku lat zrealizowaliśmy wymianę pieców we wszystkich domach w miejscowości Przychody. Jakbyśmy sumowali ilość tych pieców, a tak naprawdę w każdej miejscowości naszej gminy. Odnawialne źródła energii, ponad 500 solarów. Czekamy też z utęsknieniem na nowe projekty, aby realizować fotowoltaikę, bo wiemy, nasz projekt, duży projekt, kilkunastomilionowy, z tej ostatniej puli nie dostał się na liście dofinansowań, ale jest na liście rezerwowych. Być może doczekamy się również realizacji. Ale z tego miejsca chciałbym też podziękować szczególnie tym, którzy na co dzień pracują, a są to moi pracownicy, reprezentowani dzisiaj przez kierowników referatów. Dziękuję wam za takie merytoryczne wsparcie, ale przede wszystkim za sumienną pracę i życzliwość wobec każdego petenta w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski. Bez was nie byłoby możliwe realizowanie sprawnie tych zadań, ale przy tym również w sposób bezpieczny i w sposób
w pełni profesjonalny. Ukłon w stronę zespołu Urzędu Gminy. Naprawdę mamy świetnych pracowników i stworzyliśmy świetny zespół. A dzięki takiemu zrozumieniu, ale też słuchaniu mieszkańców, jesteśmy w stanie naprawdę wiele zrobić. Stajemy się gminą, która jest gminą przewidywalną i która jest gminą godną naśladowania, jak to niektórzy mówią, a radością jest dla mnie kierować taką gminą, mając wsparcie pracowników, państwa radnych, sołtysów i mieszkańców. Dziękuję za tą bardzo, bardzo wysoką notę, bo ona tak naprawdę świadczy o pracy Urzędu Gminy. Dziękuję wam bardzo serdecznie.